Do domu idziemy. Odwiozę cię do domu. Zrobiło się niebezpiecznie. Nie ma mowy. Jesteśmy wspólnikami, umawialiśmy się. Loren, słuchaj. Wiem, że chcesz znaleźć zabójcę, ale narażając się na niebezpieczeństwo, nie pomagasz mi. Nie jestem dzieckiem. Wiem, co mam robić. Chcę znaleźć zabójcę syna i nie powstrzymasz mnie. To szukaj go sama. Nie wezmę odpowiedzialności, jeśli coś ci się stanie. Zatrzymaj go. Co? Zatrzymaj się do cholery! Dziewczyna jest uparta, Gosio. Nie odpuści. Ze mną czy beze mnie? Ale ze mnie idiota. Lepiej ją dogonię. Loren! Zrobiłabym wszystko, żeby móc go znowu przytulić. Czego chcesz? Ach, jebać to. Tysiąc razy wam mówiłem, że nie życzę sobie ćpunów pod drzwiami. Jak potrzebujecie działki, to najpierw kurwa dzwońcie. Ej! Spokojnie, stary, dobra? Wyluzuj. Czego chcesz? Prochów? Kasy? Powiedz, czego ci trzeba. Na pewno się dogadamy, co? Zaraz rozwalę ci łeb, skurwielu! Przyłaź już do mojego domu kraść mój towar? Zaraz cię zajebię, skurwysy! Przestaniesz się, kurwa, kręcić? Nie chowaj się na brudy złamasie! Czekaj, stary! Dam ci, co tylko zechcesz. Mam towar, kasę też. Chcesz działkę? Proszę. Proszę, nie zabijaj mnie. Mam dzieci. Oje, dziewczynki, patrz.
to Sara, a ta malutka to Cindy. Proszę, człowieku, chcę je jeszcze zobaczyć. Proszę, proszę, nie strzelaj. Też jestem ojcem, ale nie mam wyjścia. Matt, to Sam. Mam dla ciebie informację. Właścicielem mieszkania przy Maple Street jest dr Adrian Baker. To był chirurg, który sprzedawał ćpunom narkotyki na lewo. Dorobił się małej fortuny, wykupując mieszkania za bezcen, w tym też to na Maple Street. W końcu go złapali. Odsiedział parę miesięcy w więzieniu, no i odebrano mu licencję. Ciekawe. Dzięki za informację, Sam. Odwdzięczę się. Hej, Matt. Tylko uważaj, dobra? Postaram się. Później pogadamy. Tu mieszka właściciel mieszkania, w którym Ethan odciął sobie palec. Słaby trop, ale tylko tyle mamy. Cześć. Podobno sprzedaje pan betropen. Bez recepty. Przykro mi, pomyliłaś adres. Żegnam. Chwilę. Naprawdę potrzebuję pańskiej pomocy. Zapłacę. Trzeba było tak od razu. Proszę, wejdź. Więc potrzebujesz betropenu, moja droga. Kłopoty ze snem? Ile ci potrzeba? Bo ja wiem, 3, może 4 opakowania. No dobrze, żaden problem. Napijesz się? Właśnie szedłem sobie zrobić. Pewnie, czemu nie?
Pierwszy raz cię tutaj widzę. Kto ci o mnie powiedział? To mętna okolica. Ludzie gadają. Słyszałam, że wynajmuje pan ludziom mieszkania. Szukam czegoś. Przykro mi, skarbie, wszystko zajęte. Szkoda. Szukam czegoś w okolicach Marble Street? Nie napijesz się? Pewnie, czemu nie? Co się stało? Nigdy nie mówiła ci mama, żeby nie przyjmować prezentów od obcych? Podobno robił spis ludności. Jeszcze jeden cholerny rządowy szpicel. Więc interesuje cię mieszkanie na Marble Street. Wynajmuję je koledze, Paco. Nie mam pojęcia, co tam robi. Może sprowadza tam dziewczyny z niebieskiego. Szczerze mówiąc, to warto by się. Jeśli dopóki płaci, może robić samodzielnie nie podoba. Dość tych pogadanych. Tęsknię za salą operacyjną, więc staram się nie być sprawy. Nie mam tu narzędzi, więc używam tego, co mi wpadnie w ręce. Niestety musisz to jakoś przepłynąć. Nie wyrzekam. Zauważyłeś to czegoś? Kiedy tylko zabierzesz się do jakichś prac domowych, ktoś dzwoni. Tylko pozbędę się gości i zaraz do ciebie wracam. Nie ruszaj, zaraz wracam. Szczęść Boże. Przychodzę mi przymijającym słowem Bożym obrazionym słowem do wspaniałej gminy. Wielką rzeczą w sądzie. Za niewielki jadek i sobie